Dzień dobry w sobotę. Słuchajcie, właśnie przyjechałam do sklepu na takie szybkie zakupy spożywcze. Sobota dzisiaj w Łodzi bardzo zimna, taka mokra, mglista, nieprzyjemna. A do tego niestety, ale miał być to wielki dzień, wielkie wyjście i fajnie spędzony czas, i tak będzie. Tylko troszeczkę w takim słabszym wydaniu, bo niestety choroba mnie rozkłada. Boli mnie gardło, tak mi jest gorąco, chyba mam stan podgorączkowy, bo tak się kiepsko czuję, katar. No i oby do wieczora wytrwać, bo dzisiaj idziemy z Przemkiem do teatru. Idziemy zrealizować jego prezent urodzinowy. No i tak, to słuchajcie, tak się cieszyłam na to wyjście. Tak miało być super, a mnie tu choróbsko rozkłada. Wieczorem pewnie będzie jeszcze gorzej. No ale nic, lecę zrobić zakupy spożywcze i do apteki. Kupię sobie coś na gardło, jakąś aspirynę, żeby na noc też już jak wrócimy, żeby wziąć, bo jakby teraz mi jest bardzo niewskazane chorować i mam dość tych chorób, bo cały czas choruję z Julianem ostatnio, więc mam nadzieję, że uda mi się postawić się na nogi jakimiś takimi, wiecie, lekami i domowymi sposobami. Także uciekam i odezwę się już pewnie z domu. No dobra, słuchajcie, zakupy rozpakowane, ale zanim będą przyjemności wieczorem, to mnie czeka sterta prasowania, więc biorę się za prasowanie. Nie wiem, czy wspominałam, chyba nie, że idziemy do teatru muzycznego na sztukę Pretty Woman, także myślę, że będzie bardzo miło i muzycznie. Fajnie, że w teatrze muzycznym, wiecie, jak to do teatru, trzeba się ładnie ubrać, ale tak nie tak na sztywno. Dobrze, ty nie. Ale nie tak na sztywno, jak na przykład, nie wiem, do filharmonii, nie aż tak bardzo na galowo, tylko tak ładnie, elegancko, ale na luzie. Także koszula, sukienka wjedzie, ale wiecie, ale tak nie mocno garniturowo, nie tak, wiecie, mundurowo, że tak powiem, galowo. Także tak dzisiaj się ubieramy. Ja teraz poprasuję, później wezmę sobie prysznic, wyszykuję się i takie tam rzeczy. Także do roboty. Jeszcze Wam tylko dodam, że my idziemy sobie wieczorem do tego teatru. Dzieci zostają z moją mamą. Moja mama do nas dzisiaj przyjeżdża. Zamówiłam właśnie sushi, więc sobie zjemy razem z mamą przed wyjściem. I potem mama z dziećmi zostanie, a my wybywamy. Pojedziemy chyba samochodem, dlatego że pogoda jest bardzo nieciekawa. Bardzo nieciekawa. Także mama przyjeżdża, zjemy sobie sushi i jedziemy do tego teatru. Pojedziemy chyba samochodem, dlatego że pogoda jest brzydka. Jest bardzo tak mokro, mgliście i chyba będzie padało wieczorem też. Także jest bardzo nieprzyjemnie, więc wyruszymy samochodem najprawdopodobniej.
Moi drodzy, my już się szykujemy do teatru. Schowałam się na chwilę w pokoju u dzieci, bo jest taki harmidor w domu, że po prostu nie byłoby nic słychać. Jestem w takiej grubszej sukience, takiej dzianinowej z Moskito, dlatego że miałam iść w zupełnie innej sukience, ale z racji, że jestem przeziębiona, to postanowiłam założyć taką grubszą sweterkową. Już nie będę się Wam w całej okazałości pokazywać, dlatego że kiepsko się czuję, kiepsko wyglądam i takie tam rzeczy. Wszystko mi się nawarstwiło dzisiaj, więc jestem tak napompowana, że czuję, jakbym ważyła 20 kg więcej. Więc tak to. Za chwilę wychodzimy, także jeżeli mi się uda, to pokażę teatr z zewnątrz, bo on jest pięknie oświetlony, bo jest po remoncie już od jakiegoś czasu. Chyba że będzie padało, no to nie będę na dworze nagrywać, no ale postaram się Wam co nieco pokazać, chociaż z zewnątrz, bo teatr muzyczny został odrestaurowany właśnie w Łodzi. Jest piękny. Teraz w takim nowoczesnym stylu jest zrobiony, ale bardzo ładnie to wygląda wieczorem. I mam nadzieję, że będzie podświetlony i wszystko będzie ładnie wyglądało i będę mogła Wam pokazać. Także lecimy. Moi drodzy, witam Was już w kolejnym dniu, właściwie 2 dni później po teatrze. Po teatrze wróciliśmy, z teatru po prostu wróciliśmy późno, już nie nagrywałam, a teraz jestem tak chora, że ledwo mówię, ale postanowiłam już dograć końcówkę tego vloga, bo chciałabym go zakończyć, a nie mogłam tak bez pożegnania z Wami. Chciałam Wam tylko krótko powiedzieć, że byliśmy w teatrze muzycznym na Pretty Woman. Sztuka bardzo fajna, musical, dużo muzyki. Piękni aktorzy, pięknie śpiewali, tańczyli, bardzo mi się podobało. Nie było to takie typowo, wiecie, miłosne. Było oczywiście miłosne, ale nie takie, wiecie, bardzo, bardzo. Było fajnie to zrobione. Był wątek taki jak w filmie, ale bardzo fajnie, inaczej trochę to wszystko było zrobione, więc naprawdę polecam. Aktorzy super. Jestem bardzo zadowolona z tego wyjścia. Teraz niestety jestem chora. No i tak to. Także dziękuję Wam, że byliście ze mną. Postarałam się Wam pokazać przez chwilkę teatr muzyczny z zewnątrz. W środku było bardzo dużo ludzi, bo przyjechały aż 3 autokary z innych miast wycieczki. Tak? No dobra, to spróbuj. Jeszcze raz. Także było naprawdę pięknie, dużo ludzi, dużo. Mieliśmy fajne miejsca wygodne, bo mieliśmy wykupione takie miejsca VIP, więc dużo miejsca przestrzeni, nie także człowiek przy człowieku. No i tak, pa, pa. I tak, a ja teraz lecę się kurować. Jak widzicie, jestem w szlafroku, w piżamie. Razem z Julciem jestem chora. Oczywiście mamy zapalenie skrzeli, tak dla odmiany, i u mnie jeszcze zatoki, u Juliana uszy, także no, mamy 2 tygodnie z głowy, także tak? Jesteśmy chorzy? Tak. No właśnie, niestety. Także lecimy się kurować, siedzimy w domu i dziękujemy Wam, że byliście z nami dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Napiszcie miły komentarz, tak. Przypominam o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co, widzimy się już za chwilę w kolejnym filmiku. Buziaki i pa!